Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka The Returning. I dzisiaj płyniemy do siedziby Gildii Złodziei, która, jak już powiedziałem, dawno temu mieści się w tym miejscu, ale przez długi czas nie mogłem zdobyć do niej klucza, przez co tutaj nie wchodziliśmy, a nareszcie pokonałem Attilę, przez co byłem w stanie tutaj klucz zdobyć. I tak, na start będzie mi tutaj zardzewiały topór, czy jest wręczną bronią w ogóle? Jakby był wręczną, byłoby całkiem fajnie. Ponieważ brakuje mi mocnej broni dwuręcznej. Jest dwuręczna, też wymaga 40 siły. No pupa, że ho. No dobra. Więc póki co kill-off to moje jedne tutaj wyjścia, jak chcę mieć tu handa. No nie podoba mi się ta sytuacja, no ale skoro tak musi być. Jednakowoż prawo? Czysto. Lewo? Brudno. To bardzo brudno. Cztery szczury aż. Cztery brudne, niechędożone szczury. Pół wiecznie niechędożone. Pół wiecznie tam robią, wolę nie wiedzieć. Jednakowoż póki co mordujmy te małe deranie. Mordujmy, bo są wkurzające szczury. Fucking rats. Oj, teraz mogę paść, muszę uważać na moje zdrowie. Bo jak padnę, to nie będzie nic fajnego. I padłem, wow. No dobra. Mogłem oczywiście użyć miksturki, żeby się ocalić niby, co racja to racja, ale strata miksturki na szczury to chyba dla mnie zbyt wielka zniewaga. Czy właściwie niby tak robiłem, ale no... No, pff, za dużo tych mikstur natraciłem jednakowoż. Szynkę, mogę zjeść szynkę, niechaj będzie. Szynka to je to! I jeszcze raz, powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o walkę ze szczurami. Krytykami biorę na strzała, to jest bardzo fajne. Tylko, że... Na krytykę mam tylko szansę jedną na 5, a więc to nie walę tych skoczków zbyt często. No głupie szczure istoty, gincie! Dranie, no jakiś krytyk, dziękuję. O, takie, taki pięknie. Trzy no 20% szansy, 3 krytyki, no what the fuck? A mamy za to... Miała z nich mięsa, niestety to jest troszeczkę niemiłe. A zostawiamy tutaj miksturę właśnie, zardzewiały topór. Oj, kolejne szczury, zajebiście. Zajebiście, o, poszło sobie jeść, to możemy sobie zjeść szczureczkę w tym czasie na ich plecach. I jeszcze raz tutaj pomordować. Co, olbrzymie szczurki, co, łyso wam? Przybył was boss, wasz bossu? No strzała, yeah! No co szczurze uciekasz, dajesz na ring, dajesz, no dajesz! Let's get some bitches! Zdychaj. What the fuck? Wiem, że jej wytrzymałość spadła, ale już nie uderzałem potem, nie powinienem zginąć chyba. Tafa? Czy jak? Szczury, no. Niby szczury mogą odczuć, na przykład otruwały przed w Dark Soulu, ale tak jestem troszeczkę zdziwiony. A zjedzmy tą szynkę i na nie wyruszmy w takim bądź razie. Mam jeszcze ten kawałek pieczonego mięsa, takiego innego, które chcę sobie oszczędzić póki co, na późniejszy etap gry. Chodźcie tutaj, diańskie szczury, no co wy tam robicie, ej? Co wy tu robicie? Wracać tu do mnie, wracać, dranie! Co one robią do cholery? To się kręcą w kółko tego pomieszczenia. Aha, czyli jak mam zero wytrzymałości, to mi spada też zdrowie. Co jest? What the fuck? Nie wiedziałem o tym. No dobra, miałem na nauczkę na przyszłość. Ja myślałem, że tylko jak uderzamy, jak mamy zero wytrzymałości, wytrzymałość spada nam zdrowie, a to się okazuje, że ogólnie tracimy zdrowie. To zajebiście. Dobrze, że teraz o tym się dowiedziałem. Też, że gry przez, dopiero teraz o tym wiem? Przejebana sprawa. No dobra, ta wytrzymałość jest troszkę głupia moim zdaniem, jest denerwująca bardzo. Strasznie ogranicza pole do popisu. A dobra. Skoro jest, to się nic nie poradzi. Gin, olbrzymi szczurze, gin! Kill-offem cię zatłukę! Le Minecraft! Ej, no znowu mi wytrzymałość spadła! Kurczę, Bolek, no i to wytnę teraz, bo to już nie ma sensu pokazać wam tej samej żmudnej walki. No dobra, jak się okazało, to nie ma tak, że jak wytrzymałość spadnie na zero, to tracimy zdrowie. Tylko tutaj o to chodzi, że wytrzymałość jest zlagowana i tracimy te punkty wytrzymałości ze sporym opóźnieniem, przez to mi się tak właśnie wydawało, że niby tracimy je przez to, że nam już zabiera się zdrowie, a tam się zabiera po prostu z ciosów, które zrobiłem wcześniej jeszcze, ponieważ to jest wszystko opóźnione. No ogólnie ten system wytrzymałości jest dla mnie strasznie głupi i źle zrobiony. Ale skoro już jest... przydało się tą kartę jakoś otworzyć, tylko nie pamiętam, jak to się robiło za bardzo. Nie pamiętam, jak to się robiło. Tutaj w ogóle nie było kapliczki Beliara chyba w normalnej grze. Jednakowoż przydałaby mi się moja pochodnia. Liczę, że ta przynajmniej nie zgaśnie. Mikstura...
posąg Beliara, po co mi on w tym momencie, mikstura kolejna. O, mikstura. Może pomóc do Beliara, czemu by nie? Beliarze, od dzisiaj będę cię wyznawał. No. Beliarze, modlitwa. Po prostu się pomódl. Jej, spadł na mnie piorun, czyli chyba straciłem tylko i wyłącznie zdrowie, tak? Właśnie chciałem to sprawdzić, co się stanie, jak się pomodlę do Beliara, czy stracę zdrowie, czy nie, bo pamiętałem, że właśnie zdrowie się traci. Miałem rację, czy nie? Czy nic się ogólnie złego nie stało? Nie. Okej, ale ta modlitwa i tak nic nie dała, więc nie ma sensu się do Beliara modlić. Po prostu wyjmijmy znowu pochodnię, magicznie mi tutaj zgasła ta pochodnia. I zobaczmy, co ciekawego w tym pokoju jeszcze się znajduje. Chyba nic, jakaś deska jest, ale za nią nie ma pewnie. Natomiast tu jest skrzynia, w której jest coś fajnego, ale bez otwierania zamków, jak zresztą słyszeliście sami, nic z nią nie zrobimy niestety. Trzy olbrzymie szczury, trzy nezumi. I tutaj raczej nic nie ma. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. To jest jakiś gościu, powinien się pojawić niedługo. Całkiem niedługawo. To chyba też nic nie ma. Chociaż tam jakiś wóz jest, to może coś na nim jest. Nie, to nie wóz. To po prostu zwykła kładka. Dobra. Nic tu nie ma, możemy iść dalej, chociaż krwawimy jak paleni. A tutaj coś może jest? Zobaczmy. Nie, tego się aktualnie tworzyć nie da, chyba nawet w ogóle się nie da. Mogę się sprawdzić, ale tego troszeczkę to bez sensu. Nie wiem. Nie wiem, czy tam jest, czy nie ma, walić to. O, i tam jest ten gościu, o którym mówiłem. Tylko ciekawe, że tutaj czegoś jeszcze nie ma. To jest chyba zamknięte w tym momencie. Nigdy tego nie otworzę. Taka prawda właśnie, bez klucza nie ma opcji tego otworzyć. Tu jest lewitująca plama krwi. Oh yeah! Lewitująca plama krwi, super pomysł. Lewitująca krew. Jakiś Władimir tutaj się bawi w okolicy. I stawił swoją lewitującą krew w powietrzu, niestety. I tutaj będzie człowiek, z którym wypadałoby pogadać. Co tu robisz? Nie masz tu czego szukać. No dobra, co tu robisz? Zabiłem Attilę. Załatwiłem Attilę. Miał przy sobie klucz do kanałów. Zabiłeś Attilę? Oj, co z tego? To był nędzny pies. Powiem ci co. Jeśli mnie zaatakujesz, zabiję cię. Domyślam się. Chcę się zobaczyć z twoim przywódcą. Chcę się zobaczyć z twoim przywódcą. Ha! Moim przywódcą? Jestem pewien, że Cassia chętnie z tobą porozmawia. Idź i nie próbuj żadnych sztuczek. Mhm. No dobra, nie będę próbował. W żadnym wypadku. Zobaczmy też tutaj coś ciekawego możemy znaleźć. Chyba w tym pokoju akurat nie. Chociaż może jakiś mieszek dla skriverka tu gdzieś się ukrywa. Może jakiś jeden chociaż. Malutki miszek, żadnego. Ale mi smutno będzie, będę smutał. Nie mam mieszków dla mnie, ale mi smutno. No dobra. Jakoś przeżyjemy. Tutaj też coś chyba stoi, bo ten gość właśnie już otwierał zamków w ogóle. Zabłądziłeś? To chyba nie jest odpowiednie miejsce dla ciebie. Jeśli coś ci się tutaj stanie, to możesz być pewien, że nikt nie przyjdzie ci na ratunek. Więc lepiej uważaj. Koniec. Inos 7, Beliary. Są trzy skrzynki, ale póki co no, na jego oczach będzie ciężko je otworzyć. Właśnie póki co do tej szefowej właśnie gildii złodziei, która jest tutaj. Hej. Popatrzcie tylko, kto znalazł do nas drogę. Attila cię nie docenił. Ja nie popełnię tego błędu. Co się tu dzieje? Chcieliśmy twojej śmierci za to, że doniosłeś na jednego z naszych przyjaciół. Dlatego wysłaliśmy Attilę. Jednak twoja obecność tutaj otwiera nowe możliwości. Co chcesz mi zaproponować? Możesz do nas dołączyć. Jeśli do was dołączę, to co będę z tego miał? Jeśli do was dołączę, to co będę z tego miał? Możesz się od nas nauczyć specjalnych zdolności, które pozwolą ci żyć w luksusie. Ale nie będę musiał ukrywać się tutaj na dole, prawda? Nie. Musisz jedynie przestrzegać naszych zasad. To wszystko.
O, czego mogę się od was nauczyć? Czego mogę się od was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokażę ci, jak się bezszelestnie poruszać. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. To podstawa twoich zdolności. Opowiedz mi więcej o waszej organizacji. Opowiedz mi więcej o waszej organizacji. Ludzie w mieście boją się nas, ale nikt nie zna naszej kryjówki. Ta garstka ludzi, która wie o istnieniu kanałów, jest przekonana, że są zamknięte i nikt nie ma do nich dostępu. Tak długo, jak nas nie znajdą, możemy spokojnie pracować. Możesz mi powiedzieć coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych mieszkańcach miasta? Czemu niby chcesz się o tym czegoś dowiedzieć? Interesuje mnie ich los. Opuszczając kanał, popłyń w prawo wzdłuż wybrzeża. Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Wiem. Jakie są wasze zasady? Zasada pierwsza. Ani słowa o nas. Nikomu. Nigdy. Druga. Nie daj się złapać. Trzecia. Jeżeli wyciągniesz tu broń, żeby kogoś zaatakować, zabijemy cię. I czwarta, ostatnia zasada. Ci, którzy chcą do nas dołączyć, muszą udowodnić swoją wartość. Jak mam dowieść swojej wartości? Jak mam dowieść swojej wartości? Dołączysz do nas, czy nie? Co się stanie, jak mnie złapią? Co się stanie, jak mnie złapią? Po prostu nie daj się złapać, dobra? A co jeśli nie chcę do was dołączyć? A co jeśli nie chcę do was dołączyć? W takim razie zabiję cię. Niech będzie. Dobra, niech będzie. Podjąłeś mądrą decyzję. Jeżeli uda ci się dowieść swojej wartości, będziesz mógł wstąpić w nasze szeregi. Jeżeli chcesz wcześniej opanować umiejętności złodziejskie, to nie krępuj się. Na pewno ci się przydadzą. Okej. Okay. Chciałem zacząć śledzić, jak kosztowałeś mi otwieranie zamków. Pewnie około 200 sztuk złota minimum, a tak bardziej może jeżeli na 1000, kto wie. Więc warto byłoby tutaj zobaczyć właśnie, ile będzie kosztować. Udało ci się wejść. Cóż, życzę szczęścia i uważaj na siebie. Cokolwiek będziesz robił. Aha, i jeszcze coś. Nie obchodzi mnie, kim jesteś na górze, ani dla kogo pracujesz. Tu na dole wszyscy jesteśmy złodziejami, ni mniej, ni więcej. Masz mnie czegoś nauczyć? Okej, szkoda, bo chciałem się koniecznie zatwierdzenia zamków nauczyć w tym momencie. Bo bez tego będzie mi co najmniej ciężko. Hej. Jak mam dowieść swojej wartości? Ten uparty stary alchemik Konstantino ma piękny pierścień. Nie jest mu potrzebny. Chcę, by przyozdobił moją dłoń. Okej. Może teraz będzie się mnie wyszkolić? No przydałoby mi się otwieranie zamków, bo ja z niego wyjadnie wskulam. Bez otwierania zamków to po prostu nic nie zrobię. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? No wiem, że nie jestem jednym z was, ale no mógłbyś mnie nauczyć, bo tak ja niby to obrabować go. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, potem się o tym pomyśli. Chociaż już otwieranie zamków chciałbym mieć, no ale skoro kurczaki pieczone jest to w tym momencie nieosiągalne. To sobie poczekam. Jak ktoś pamięta, może jak te kraty na dole otworzyć, to może im powiedzieć. O, tu jest takie inne wyjście z tego miejsca. Bez właściwego klucza nie. Tylko, że właśnie potrzebny jest klucz. I nie pamiętam, czy teraz będę mógł go zdobyć, czy nie. Spytajmy się tej drugiej osoby, która tu jest. Tego całego facia. Nie wiesz przypadkiem czegoś o łuku Bospera? Chodzi ci o ten łuk od łuczarza? Tak, mam go gdzieś w skrzyni. Pełno tam jednak szczurów. Możesz go przynieść, jeśli się nie boisz. Och, oczywiście skrzynia jest zamknięta. Będziesz musiał się włamać. Na szczęście wciąż masz wytrychy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? No fajnie, nikt mnie nie chce uczyć, tak jak ja mam tę misję wykonywać. Co za draństwo!
Ajajajajaj. No dobra, jakoś sobie poradzimy z tym wszystkim. Mogę stać klucz na górę? Raczej nie. Będę się naokoło pójść. No dobra. Cóż. Bo tak naprawdę to jest takie inne wyjście, które prowadzi stąd do... Które prowadzi stąd do gospody. Tej, co jest zaraz przy posterunku straży, o ironio. I to jest drugie wejście do kanałów. Tam, gdzie te schody były, to widzieliście teraz. Jest to taki dość fajny skrót, bo można jednocześnie tutaj do portu wypłynąć, a z drugiej strony możemy pójść przez całe te kanały i wyjść praktycznie w środku miasta. Jest to całkiem przydatna opcja. I właściwie myślę, co jeszcze w tym odcinku mógłbym zrobić, bo łuku Bospera nie zdobędę, bo jest zamknięty! O ile w ogóle nie jest za tym płotem całym tutaj, ten płot nie wiem jak za bardzo otworzyć, może jak ktoś z was wie, to może mi napisać, bo nie mam pojęcia, jak się tutaj otwiera ten tutaj płot, tak, płot, te całe kraty tutaj się otwiera. Bo ich chyba nie było w normalnym gotiku, choć może mi się tylko wydaje, bo ten łuk chyba lewituje. Lewitujący łuk. What the fuck? Oh fuck! Jeszcze zabiłem! Skąd to się tu wzięło? Oh shit! Ninja szczury. Fucking ninja Nezumino. Walna ninja szczury. Ninja szczury! Raz, dwa, trzy, żółwie! Wiecie to szczury. Jakie zbugowane szczury biją mnie spod ziemi. Czemu ja natomiast nie mogę bić? To jest. I bić nie mogę, coś się zypała. Bo chyba coś mi się przestawiło w opcjach, pamiętam przypadkowo. A no właśnie, sterowanie z gotika i tynki przydałoby się. Tej. Ach, nie zdążyłem zabić tych szczurów, no. Wyłączyć. Bo wiem, się nim patrzyłem, czy on się czegoś nadaje, ale okazało się, że nie bardzo. Jakoś mi się na nim dziwnie gra, naprawdę. Może ruchem do tego właśnie tutaj ze turninga przez te prawie 10 godzin gry. Chociaż niby wiele nie walczyłem, ale no po części już przywykłem. Faktycznie przydało się więcej powalczyć w tej serii, ale nie mam za bardzo jak, bo ponieważ to nie jest zbyt silni po prostu. Jak najszybciej muszę się wzmocnić, żebyśmy mogli naprawdę sobie powalczyć episko, tak? No, musiałem miksturki użyć, to chyba jakiejś lepszej użyłem. Żeby jak najwięcej zdrowia sobie odnowić. No i dobra, jakoś mi się tutaj udało przeżyć, tylko żeby wytrzymałość mi spada. Ej, bo ja umrę jeszcze, no. Zjemy sobie może coś to, o, jakąś szneczkę. Tam to wytrzymałości zawsze przywróci. Olbrzymie szczury nic nie mają, a więc możemy stąd wyjść. Nie wiem, co w tym odcinku mógłbym jeszcze niby zrobić tak naprawdę. Tak się zastanawiam jakoś tak nie bardzo. Mi się wydaje, że mógł zrobić cokolwiek sensownego. No, a więc do kolejnego odcinka. Na razie i cześć. Jakieś muchy latają znowu. Wszędzie jakieś płomienie, muchy, nie wiadomo co. Na razie.